Ciemność. W Centrum Kultury i Turystyki trwają próby do spektaklu Stop Klatka. To jest spektakl, który ma podsumować Waszą ciężką pracę podczas projektu Poruszone Miasto. Praca nie była ciężka, praca była przede wszystkim przyjemna. Tak, podsumowujemy projekt Poruszone Miasto, które realizujemy w centrum od kwietnia do września tego roku. I właśnie ten spektakl jest takim finałowym wydarzeniem, ponieważ to, czego nauczyliśmy się w cyklu warsztatów w ramach projektu, staramy się teraz wykorzystać i mamy nadzieję, że widzowie będą mogli to zobaczyć i to ich jakoś zaskoczy, zadziwi i spodoba się po prostu. W takim razie, co Wam się udało nauczyć w ciągu tych kilku miesięcy? Mieliśmy cztery cykle warsztatowe. Tak, pierwsze warsztaty były to warsztaty ciało, ruch, głos, aktor wielowymiarowy z wyśmienitym zespołem Teatr Chorea z Łodzi. Potem mieliśmy warsztaty kontakt improwizacji. Była też perkusja ciała, czyli wydobywanie dźwięków z własnego ciała. Bardzo energetyczny i pozytywny warsztat. Na zakończenie mieliśmy warsztat body painting i performance. Było to wykorzystanie sztuki malowania na ciele z różnymi wydarzeniami, działaniami artystycznymi. Dlaczego warto będzie przyjść na spektakl? O czym tak naprawdę on opowiada? Spektakl będzie, mam nadzieję, będzie mówił sam za siebie, ale to, co chcemy przekazać widzom podczas tego spektaklu, to jakieś nasze spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, a będziemy to robić za pomocą różnych środków wyrazu, bo będzie to i ruch, i obraz, i dźwięk, muzyka, a także wykorzystaliśmy teksty Edwarda Stachury, które nam tutaj niezmiernie pasowały jakby do klimatu spektaklu. Czy w Mrągowie łatwo jest robić takie przedsięwzięcia jak właśnie Poruszone Miasto, jak spektakl Stop Klatka? To jest bardzo duże wyzwanie w Mrągowie. Jesteśmy małym miastem, które bardzo rzadko proponuje tego typu przedsięwzięcia, ponieważ nie są one możliwe na co dzień. Tak? Także bardzo nam miło, że zgromadziła się fajna grupa osób, wręcz można powiedzieć już przyjaciół po tym projekcie, która po prostu uczestniczy, rozwija się i dzięki temu możemy tworzyć coś kolejnego i nowego. I na koniec, kiedy będziemy mogli Was oglądać już tutaj na scenie Centrum Kultury i Turystyki? Zapraszamy na dwa spektakle. Pierwszy spektakl 18 września będzie to spektakl przedpremierowy o godzinie 20. Natomiast 20 września w niedzielę o godzinie 18 premiera spektaklu i ostatni spektakl w projekcie.